Strasbourg? Ósmy? Jaki ósmy? Niedziela. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, niedziela. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Dziewiąty. Ja powiedziałem, że 11-13. Dziewiąty nas dzień w Krakowie. Przyjechaliśmy po ogienie. I w tym na parkingu. Tak. No wpierdolamy różne dziwne rzeczy. Czekamy na Genovefę, która już tu leci. Gieniu, 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 ja wiem, żebyś mnie skrupała, ale ja nie wiem, co powiedzieć. Już nic nie mówię. Ja nie chciałam, żebyś też takiego mega. To z telefonu się. Nasza kochana genia nos jej się zaczerwienia, kiedy wypije flaszkę. Wrzucaj. Genia, przecież wiesz, że my cię kochamy. Fajny efekt. Mam fajny efekt, taki efekt, że wiesz. Kamerze. Tak, Danielek właśnie płacze, bo bateria padła w kamerze. Tak, 19 minut nagrywaliśmy, no. No. Jeszcze te bansy. Po prostu. Bansy dziwek. Bansowaliśmy dziwki. To tak jak mi tak powiedział. Bansowaliśmy dziwki. Genia, 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 genia. Danielek. Nic nie powiem. No. Danielek, wariuje. Danielek. Danielek bansuje jak dziweczka mała na parkingu. No, pozdrawiam wszystkich kunów. Kunowie też cię pewnie pozdrawiają. Tak. A ja mam bros teraz, tak? Broszki są bros. Hey, hello. Robię brochę w całości. Oh. Nie było tematu. Daj. Proszę, daj. Daj. A ty nie jesteś chory. Jestem. Aha. Bo ja już nie mam tematu. Na pory. Na głowę. Ej, musimy wracać przez rybę. Ale wiem, to jest rydel. Słuchajcie, bo jest taka sprawa, że Kaszka jest chora i Kaszka już mnie zdążyła zarazić. Mówiłam ci, że pierwszy. Tak, wiem, ona mnie ostrzegała. A ja mówiłem, że jestem odporny. Ale ja stwierdziłam, że zarazki mojej siostry to mogę przygarnąć. Przytuliłabym ją teraz, ale jest tak gorąco, że tego nie zrobię. Masakra. Bo czuję, że znam drogę swą. Bo czuję, że znam drogę swą. Niech drzewa się na razie. Nie wiem, zacząłem tańczyć i to wyszło. Nie zwracajcie uwagi na wszechobecne pranie. Niech drzewa się ku niebu pną. Przy nich jedno wiem, znam drogę swą. Mój własny świat dotyczy mnie. Boże, jaki wiem, jaki to był fałsz! Przepraszam was wszystkich, nie oglądajcie tego w ogóle. Hej! Maciuś. Maciuś. Co to za przystojniak? Co to jest za przystojniaczek? Jakie mam oczy. W ogóle jestem cały śliczny, tak? Ja tylko aktora znam. Cały jestem. O, fajnie, że ktoś napisał, gdzie jest kot. Ja go kojarzę, no właśnie z tego typu filmu. Jakiś taki właśnie. To jest bibliotekarz chyba, tak jest tytuł tego. Miny przy pytaniu o zwierzętach są bezcenne? Krzysza. Albo ktoś pomyślał. Najlepsza impreza dla dorosłych. Wino. Krzysza. Dobry film po angielsku z polskim napisami. No i dobrą. Najważniejsze, że na kasecie VHS. Tak. To jest bardzo ważne. Kolorowo. Kaśka. Jesteś tam, bo jesteś tam. Kina. Oła. Także tak się bawią dorośli. Pan trzeźwy, tak pan trzeźwy. Co pan trzeźwy powie? Najbardziej pijany ze wszystkich, mam sobą głowę. What do you mean?
Boże. Świetny film, klaka dla ptaków. Jaki jest polski tytuł? Tak. Birdcage. Ale czy po polsku to wiesz, jak tłumaczył te tytuły? Ale no wiesz, co chodzi, wiesz, jak tłumaczył tytuły w Polsce. Coś jeszcze, Daniel? Coś jeszcze? Daniel wstawia sweet focie na Facebooka. Nie wstawiasz, o. Zaraz wstawię. No to. Wow. Nie dość, że świeci mi lampka stąd, też trzeba mi świecić lampką tam. Jezu, nie widać. My jesteśmy w miarę trzeźwi. W miarę. Dopiero trzecia butelka wina została w połowie wypita. No oglądamy! Bruszka strasznie przeżywa, że to jest przegapimy z filmu i nie ogarnia, że mamy podzielną uwagę, przynajmniej ja. Tam, jednak tam jest kolorowo. What for? Ale ja chcę. Bruszardo, bo my cię lubimy. My Dorosie kochamy i ją nagrywamy. Ale ryb fajny. Lepiej powiedzcie coś mądrego, typu zaraz oglądamy Hooka, najwspanialszy film. Tak. Ogólnie. Zaraz oglądamy Hooka z Robin Williamsem. Robinę Williamsem. Tak, ogólnie słuchajcie, muszę rozpuścić tak. Kudełki. W każdym bądź razie, Robin Williams wyszło na to, że i ja, i tak, Daniel, i Brocha, tam jest Brocha. Birdcage, Dla ptaków. Kwiatka dla ptaków, tak. Ktoś mi źle powiedziałem. Zaraz będziemy oglądać właśnie tego Hooka. Jak to było? Ptaszka dla... Ptaszka, no nie, ptaszka w klatce. Ptaszka w klatce, tak. Ja chcę moją kamerę z powrotem. Czy widziałeś tę kamerę? I'm sorry, I'm a little bit drunk. Ona już nie pije. Kolorowo dawaj. Co? A. Cheers. Współpracę, cheers. Jest pomysł. Tak. Że my. Tak my. My. Fejmuchowa para. Fejmuchowa para. Co znaczy fejmuch w ogóle? To jest od famous. A, no tak. Fejmuchowa para. Cudownego YouTube'a. Byśmy zrobili razem może jakiegoś let's playa z WoWa. On mnie namawia na grę w WoWa. To jest jedyna gra, którą po prostu uwielbiam i dlatego. A ja jej nie ogarniam totalnie, także mogło być dość ciekawie. Oroja nie oglądałaś z tej gry? Uroka. Roka, przepraszam. I ona mi się właśnie strasznie zawsze podobała. Była taka cukierkowa, ale taka cudowna, taka do schrupania bym powiedziała, co będzie, że kina wpierdola gry. Wypijmy za to. Jeszcze raz. I wasze zdrowie. Jesteśmy pijani. Ja mam nadzieję, że kina nie zapomni o tym, co teraz powiedziała. Zresztą ma nagranie, no to... Ale ja jestem jeszcze trzeźwy, także spoko. Także jest szansa, że byście może chcieli, w ogóle coś napiszcie, nie? Tam tak, wspomnijcie. Dokładnie. Może proponuję gdzieś tak po premierze już Mist of Pandaria. Bo chcielibyśmy tak, no ja bym sobie, powiedzmy, zaczęlibyśmy od zera, Daniel to ogarnie, ja bym do tego 20 levela wbiła to bezpłatne, hello, my tu nagrywamy, to bezpłatne, a później Daniel stwierdził, że postawi Brocha, oczywiście swoją łapę musi wsadzić, no bo to by nie była Brocha. Jest ciulowa jakość i nie słychać dźwięku. I co? No i kończymy, nie? I tyle, tak. Tak. Także napiszcie. Napiszcie, co byście chcieli. W komentarzykach. Komentuj, yeah. No. Tak, yeah. Także... Cięcie. Pa, pa. Serio, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę mnie wdziane. Pozdrawiam was, kina. Trzymajcie się. Pa, pa.